Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Godzina 7, czas wyruszać na wykopki. Już na polu, to pole akurat jest to samo, na którym byłem w tamtym tygodniu i zapewne dzisiaj również jego nie skończę, bo jest dosyć spory, dopiero na półmetku jestem, a 4 czy 5 razy już byłem na tej działce, na tym polu. Wykrywacz, z jakim dzisiaj będę chodził, to Minilab Manticore. Pierwsze moje wyjście z tym wykrywaczem, nowy prosto z pudełka. Zobaczymy, jak się sprawi ten wykrywacz dzisiaj na polu. I wykopałem kawałeczek starej maszynki do golenia. I mam jakąś monetkę. Zaraz zobaczymy, co to za maleństwo. Może zauważyliście, że jakość filmu troszeczkę się poprawiła. Mam nową kamerkę. Akurat to jest GoPro 9, wcześniej 6 miałem, ale 6 nie posiadała stabilizacji i tylko z tego względu zmieniłem. Może ta jeszcze więcej klateczek troszkę ma na sekundę, więc filmy będą w 4K 60 klatkach, a nie 50. No i stabilizacja ekranu. No jest jakaś moneta, ale za dużo na niej widać. To chyba będzie jakaś borotyneczka. A teraz trafiłem taką oto kuleczkę ze szrapnelka. A tam kolega z X-terką coś grasuje przy miedzy. Coś namierzyłem. Jak widzicie, w tej grudce jest. Zaraz zobaczymy, co to będzie. Chyba jakaś monetka. Ale jest leciutka, to chyba PRL będzie. No sygnał też nie był taki zbyt ciekawy, taki jakaś taka powyginana, stopiona trochę. No, PRL-ek jakiś, stawiam na 50 groszy. Trafiłem jakąś monetę, była na około 10-15 cm. Zaraz zobaczymy, czy uda się rozszyfrować, co to jest za moneta. Wiele na niej nie widać, ale dzisiaj sobie wziąłem troszeczkę wody i łatwiej będzie ją oczyszczać na miejscu. Zaraz z drugiej strony jeszcze obsikamy. Dobra, i wytrzemy. Chyba to będzie jakieś sreberko. Chyba 10 groszy. Mam coś już wykopane z tego dołka. Kamerkę tylko ustawię lepiej kadr. Jest, proszę bardzo. Kuleczka ze szrapnelka kolejna. Taka duża. Wykopałem kolejną rzecz z dołeczka. O, jest. Jest jakaś chyba monetka. Zaraz zobaczymy, czy
to moneta, czy guzik, coś okrągłego. Jakby jakaś głowa rysowała się na tej monetce. A ciekawe co to jest. Na podsumowaniu postaram się rozszyfrować. Mam kolejną monetę. Zaraz zobaczymy co to będzie. Ładnie ją oczyścimy. 5 groszy z drugiej RP, od razu widać. Czyli taki fajny, starszy brat grosika. Proszę bardzo, 5-groszówka, rocznik. Może uda się na miejscu rozszyfrować. Chyba nie. Ale tak czy tak, fajna monetka. Jest i kolejna monetka. Zaraz zobaczymy co to wyszło, ale chyba to będzie PRL, tak. I kolejna łuseczka. Trafiłem kolejną monetkę. Takie jakieś maleństwo. Tak mi się wydaje, że to będzie jakaś buratyneczka. Trafiłem taki przedmiot przypominający żmijkę napoleońską, ale niestety raczej to nie jest to, bo jest zbyt lekki ten materiał. Amelinium jakieś. A szkoda, bo ciepło mi się zrobiło. Widząc podobny kształt, ale to nie jest to. Może po prostu jakaś literka. S na przykład. Mam i kolejną monetę. Zaraz zobaczymy co to się tutaj kryje. Dwa grosze z drugiej RP. Proszę bardzo. Trafiłem kolejną rzecz. Prawdopodobnie będzie to jakaś monetka. Zaraz zobaczymy czy uda się ją rozszyfrować tutaj na miejscu. Jedna, druga kopiejki to będzie. Charakterystyczne tutaj kształty są. Tak, jedna, druga kopiejki. Proszę bardzo. A jeszcze uciekła. Teraz trafiłem taką jakąś rurę. Nie wiem co to jest. Tak czy tak, kawałek złomu. Trafiłem kolejną monetkę. Bardzo leciutka jest, więc możliwe, że znów jakiś PRL-ek wyszedł. Tak, 10 groszy z PRL-u. Teraz trafiłem taką oto klamerkę. I trafiłem coś takiego, jak widzicie. Nie wiem, co za materiał. Miedź, brąz. Ciekawe. Wiatr trochę się nasilił,
A ja tutaj znalazłem jakąś monetkę. Prawdopodobnie będzie to jakaś boratyneczka. Kolejna dzisiaj już. Strasznie wieje. Przy samej miedzy wręcz znalazłem chyba monetkę jakąś, tak. Jest jakaś monetka. Ale za dużo to na niej nie widać. A szkoda. Może na podsumowaniu uda się rozszyfrować. A tymczasem coś takiego znalazłem. Nawet nie wiem, co to może być. Z tej strony nic nie widać, jakby był tutaj jakiś otwór. O tu. No nie mam pojęcia. Mam i kolejną monetkę. Sporo ich dzisiaj wychodzi. Ale to raczej zasługa bestii. Bo kolega z Xterką to 4 monety znalazł. Ja troszkę więcej. Co to za moneta? To raczej nie baratynka. Nie jedna, druga kopiejki. Coś chyba innego. Na podsumowaniu postaram się rozszyfrować tą monetkę. Trafiłem kolejną monetę. Chyba to będzie jakiś PRL. Zaczęło trochę padać. Mam nadzieję, że to się niebawem skończy, bo będzie słabo. No jakiś perelek, ale nieczytelny. Niestety, ale dalej pada. Ja mam jakiś sygnał. Zasięg wchodzi tak z 20-25 cm. Ponad 70 na skali. Spróbujemy to wykopać. Już wyszło z tej strony. Mam to w dłoni. O, jest moneta. Kolejna. Manticora to kosiarka na monety. Od razu widzę różnicę pomiędzy 900 Equinoxem a Manticorą. Inny świat. Choć 900 i tak była bardzo dobra, ale to jest kosmos. Co za moneta. Jest zaklejona. Możliwe, że to być, może to być coś nowszego. Tak czuję. Dobra, chowam tą monetkę, na podsumowanie sprawdzę. No i lecę dalej w tym deszczu działając. Jest i kolejna monetka. Ciekawe, co to jest. Chyba krajcar jakiś. Ale nie jestem pewny. Możliwe, że to krajcarek będzie. Kolejna monetka dzisiaj do kolekcji. Mam i kolejną monetkę. Taka niezbyt duża. Ciekawe, co to będzie. O, za wiele to na niej nie widać.
stawiałbym na drugą RP. Jakieś 10 groszy, coś w tym stylu, ale teraz wam nie powiem. Tak czy tak, kolejna moneta dzisiaj. Chwilowo przestało padać, więc kontynuujemy poszukiwania. Jeszcze myślę, że z godzinkę spędzimy tutaj na polu, aż się ściemni i będziemy wtedy zawijać do domu. Teraz trafiłem taką łuseczkę z Mausera, ale widzicie, troszeczkę spłaszczoną. Trafiłem kolejną monetkę. Ciekawe, co to jest. Nowszego. Postaram się na podsumowanie to rozszyfrować. Namieszyłem kolejny sygnał. W zasięg wchodzi tak w powietrzu z 20 cm. Na skali 78. Wykopiemy to. Sobie testuję różne opcje dźwiękowe. Wcześniej chodziłem na 5 tonach, teraz sobie na polifonię ustawiłem. O, jest jakaś monetka. O, dzisiaj monety ładnie sypią. A to samo pole co ostatnio. Spróbujemy. Troszeczkę na mokro tą monetkę, ale jakichś szczegółów specjalnych to nie widać na tej monecie. Nie. Niestety. Teraz wam nie powiem, ale może coś się rysuje na tej monecie, ale za dużo nie widać. Coś trafiłem, wygląda mi to na jakiś ołów. Możliwe, że to był kiedyś jakiś pocisk ołowiany. Tak mi się wydaje. Z jakiejś broni czarnoprochowej. Proszę bardzo. I jest kolejna taka duża kuleczka ołowiana. Mam kolejny sygnał. Około 80 na skali. Jak widzicie, powoli już zaczyna się ściemniać. Więc pewnie z pół godziny będzie koniec kopania na dzisiaj. Tutaj jest. O, jest moneta. Sprawdźmy, co to może być. Na mokro będzie szybciej. Za wiele to nie widać. Prawdopodobnie jakaś kopiejka, możliwe, że dwie kopiejki. Tak mi się wydaje. Ale kolejna dzisiaj moneta do moneciarki. Trafiłem ciekawy sygnał. Około 90 na skali. Nie jest zbyt głęboko, gdzieś na około ten obiekt jest w 15 cm. Spróbujemy to wykopać.
moneta. Jest kolejna monetka, ale one sypią dzisiaj. Bestia robi swoje. Ta moneta nie jest zbyt ciekawa, ale sygnał był piękny. O, zaklejona strasznie. Możliwe, że na podsumowaniu uda się rozszyfrować. Znowu zaczyna kapać coś z nieba, a ja mam kolejną monetę. Ciekawe, co to jest. Zaraz spróbujemy zobaczyć. To może być coś ciekawszego. Zaraz na mokro to spróbujemy rozszyfrować wstępnie na polu. Odwróciłem się, bo strasznie wieje. No i z tej strony trochę na mokro. No chyba jakieś sreberko malutkie. Tak mi się wydaje. Tak, drugie srebro dzisiaj. Ale nie wiem, co to jest. Będzie zagwozdka na podsumowanie. I widzicie, zaczęło troszeczkę padać. Już się ciemno robi, więc powoli będziemy zawijać do domu. A wszystkich zapraszam na podsumowanie. Jestem już w domu. To są śmieci i trochę złomu z tego wypadu. Jak widzicie, sporo tego udało nam się nakopać, a tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. Lecimy od góry. Tutaj jakaś taka podkładka, jakiś papiak, łuseczki karabinowe, ale widzicie, różne stany. Żadnej takiej ładnej nie ma. Taka stopiona jakby miedź, jakby jakiś mosiądz, coś takiego. Nie wiem, co to jest. Kuleczki i pociski ołowiane, widzicie, tutaj szrapnel, te są jakieś takie starsze, prawdopodobnie z czarnoprochowców, tutaj jakiś pocisk. Lecimy dalej, taka klamerka aluminiowa, coś nowszego na pewno, taka jakby literka S, nie wiem, co to mogło być, ciekawostka, zgnieciony pierścionek. Guziczek, tutaj widzicie kalesoniak, taki guzik, jakiś cywilny, jest miejsce na uszko, chyba z drutu nawet było, ale jest tu urwane, taka jakaś blaszka, nie wiem, co to mogło być. No i zostały nam monety PRL-ki, tutaj 3 sztuki, 2 razy po 20 groszy i 10 groszówka z PRL-u. Krajcarki, ale stany bardzo, bardzo słabe. Te dwie monety prawdopodobnie to będą grosze SAP, czyli Stanisław August Poniatowski. Te dwie monetki możliwe, że ta to jest grosz August III SAS. Ta moneta jest niestety nieczytelna. Mamy 3 boratyneczki, stany bardzo słabe, wręcz tragiczne. Rosja carska, tutaj mamy kopiejkę, ale stan nieczytelny, jedna druga kopiejki i tutaj mamy dienieszkę, rocznik nie do końca rozszyfrowany, 1850 i ostatniej cyfry nie udało mi się, że tak powiem, zidentyfikować na tej monetce. Monety z drugiej RP, wyszło ich w sumie 6, tutaj zaczynamy od tych najsłabszych. Z tej strony przynajmniej 20 groszy, 10 groszy, 10 groszy w ładnym stanie, 23 rok. Naprawdę ładnie się ta monetka zachowała, nie wiem jakim cudem. 2 groszówki mam 2, ale niestety roczniki nie są rozszyfrowane, nie dało się tego teraz wypatrzeć. Może jak troszeczkę
wymoknął w jakiejś oliwce, to za jakiś czas będzie wiadomo, co to za monetki, z których roczników. Pięciogroszówka 1933, tak mi się wydaje. Ale jak widzicie, stan jest bardzo, bardzo słaby. I na sam koniec dwie chyba najfajniejsze monetki, czyli 10 groszy Królestwo Kongresowe. Lata to są 1816-1831. Stan tej monetki uważam za dosyć dobry. Nie czyściłem jej, tylko tak delikatnie umyłem. W miarę szczegóły widać w tym błocie, w tym osadzie. I kolejna monetka. Podobny okres, również Królestwo Kongresowe, tylko stan dużo, dużo słabszy. 5 groszy, lata produkcji tej monety 1816-1832. No niestety ona już nie jest taka ładna, troszkę przeżyła. Moim zdaniem na pierwszy rzut oka widać efekty przesiadki z wykrywacza Xtera Pro na Minelab Manticore. Sporo monet. Sreberka również dwa wyszły i to jedno nawet ładne. Moje wrażenie odnośnie tego wykrywacza. To jest taka kosiarka, powiem wam, na fanty, bo ja już po kilku pierwszych dołkach, że tak powiem, poczułem moc tego wykrywacza i jestem pewny, że wracając na pola, na których chodziłem w tym roku nawet, jeszcze będę ciągnął fajne monety, bo te monety nie były głęboko. Nie były głęboko. Może jedna czy dwie były troszeczkę głębiej, tak na 25 gdzieś centymetrach, do 30 schodziły, ale większość tych monet było na 20-15 centymetrach, tylko ilość tych monet znacznie się zwiększyła, wyciągając je z tego samego pułapu, czyli te monety musiały stać sobie gdzieś na sztorc i inne wykrywacze, te słabsze troszeczkę, nie widzą tych monet, a Manticora, jak widzicie, wyciąga te wszystkie monety bez problemu. To był mój pierwszy wypad z Manticorą. Jestem bardzo zadowolony z tego wykrywacza i na pewno nie chciałbym mieć w tej chwili żadnego innego wykrywacza, który jest dostępny na świecie. Tyle na dzisiaj, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mówił Grosik do was. Cześć!